Docieram do kolejnego miejsca. Zobaczcie, tu wygląda jakby trwała budowa cały czas. Z tego co wyczytałem w internecie, to trzeba być tutaj naprawdę ostrożnym, bo zamieszkali tutaj bezdomni i nie są zbyt przyjemni. Zaraz to sprawdzimy. Nie wiem, czy ich zastaniemy. O kurde, faktycznie tu mieszkają. Halo? O, naprawdę. To, co było w internecie, to prawda. Pomieszkują tutaj bezdomni. I zrobili sobie tutaj niezłą melinę. Telewizor, obrazy. O kurde. Ale piękny fotel ratunkowy. Takiego jeszcze nie widziałem. Tutaj jakaś maszynka. Byśmy tylko nie spotkali nikogo. Regał z książkami po byłych właścicielach. Kurde, jakie nietypowe meble. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Wiertarka na akumulator. Tutaj jadalnia. Również ma swoją stylówę. Kurde, naprawdę mają ładne meble. Co tutaj mamy? Czyżby to szampana? Niby tak. Palma od dawna nie podlewana. Wyschła. Jesteśmy w kuchni. Skrzynka z narzędziami i taka mała toaleta. A tutaj co? A, tutaj byliśmy. Dobra, idziemy zobaczyć do góry. Czuję pajęczyny na twarzy. Czyli jedno jest pewne, że dzisiaj tędy nikt nie wchodził. Zobaczcie, ile narzędzi. Przerwał po prostu remont. To chyba strych. Siatka zbrojeniowa. Kurde, ciekawe, co tutaj miało powstać. Kiedyś miał duże plany, ale jak widać zmieniły się. O kurde. Jestem przekonany, że od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Tutaj wejście na dwór. Wiecie, co jest najlepsze? Że jest tutaj rozstawiony dźwig. Czyli ktoś tutaj naprawdę planował gigantyczne prace wykonywać. Ale
z jakiegoś powodu przerwał. Zobaczcie, widzimy dźwig. Jak będę już wychodził na zewnątrz, to pokażę wam dokładnie, jak to wygląda, bo widać dźwig z daleka. Tutaj stoi obciążenie też. Możemy wrócić się górą. Chyba tak zrobimy. Tu coś jeszcze jest. Ale pokój jest tak załadowany meblami i różnymi rzeczami, że raczej tam nie wyjdziemy. Możemy jedynie rzucić okiem, co tam jest. Kartony z wyposażeniem, maszynka do płytek. Tu mamy resztę domu. Sypialnia. O kurde, ale zagracona. Ale łóżko było bardzo ładne. Tu widzimy tylko szafkę w pełni. Kolejny pokój. Jakiegoś maniaka filmów. O kurde, zobaczcie, wygląda, jakby miał tutaj wideotekę. Wow, niezła kolekcja. Łazienka i chyba jakaś główna sypialnia, ale tu też wszędzie widzę kasety wideo, filmy. Kurde, ale kolekcja piosenek, filmów. Również są filmy dla dorosłych. No to już wiemy, że dom należał do kolekcjonera filmów różnej maści. Czegoś się dowiedzieliśmy. Może prowadził jakąś prywatną wideotekę? Kto wie? Jennifer Aniston. Część z tych filmów oglądałem. O kurde, ale powiem wam, gigantyczna kolekcja. Tutaj chyba jeszcze więcej. Zgadza się. Tutaj mamy nawet VHS kasety. Krajkast.
Kurde, niezła kolekcja. Dobra, idziemy zobaczyć, co jeszcze skrywa ten dom. Tu już byliśmy. Ale dziwne hobby miał gościu. Piwnica. O kurde, prawie ten pominął. W piwnicy chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Kolwiek mogę się mylić. Wystarczy jedno pomieszczenie i okaże się być naprawdę fascynujące. Tutaj ewidentnie trzymano cały sprzęt, który używał przy remontach. Wyjdziemy teraz na zewnątrz.